gościmy w Żmigrodzie Festiwal Food Trucków. Bardzo się cieszymy, że organizatorzy zwrócili się do nas z taką prośbą, z inicjatywą, że chcieliby tutaj spotkać się z nami, z naszymi mieszkańcami właśnie na naszym rynku i wspólnymi siłami zorganizowaliśmy to przedsięwzięcie. Na taką skalę to jest pierwszy raz i strasznie się cieszę, że spróbowaliśmy i mamy nadzieję, że to otwiera nam drzwi na przyszłość. Proszę nam powiedzieć, jak długo ta impreza tutaj u Was gości? 3 dni. Wczoraj Państwo się zaczęli rozstawiać, także już od godziny 12 zaczęli serwować swoje smakołyki i kończą w niedzielę wieczorem. Seed Food Polska to jest najstarszy organizator w Polsce, jeśli chodzi o Seed Food. Organizujemy Mistrzostwa Polski w Seed Foodzie. Zwycięzcy w przyszłym tygodniu jadą do Niemiec na finał European Seed Food. No, za tydzień będziemy w Mieliczu, więc wszystkich tych, którzy dzisiaj czy w tym weekend nie dotrą do Żmigrodu tutaj na imprezę i nie będą mogli skosztować tych pyszności, które serwujemy, zapraszamy za tydzień na Marinę do Mielicza. A co takiego wyjątkowego jest u Was i co o Was wyróżnia na tle innych organizowanych tego typu imprez? No przede wszystkim stawiamy na jakość, tak staramy się po prostu wybierać tylko te futraki, które naprawdę serwują dobre jedzenie, gdzie ludzie gotują z pasją, gdzie potrafią przygotować jedzenie na świeżo, starać się unikać tych mrożonych produktów. To jest po prostu ten cel, który nam przyświeca. Czym można u nas zakupić frytki? Mamy tutaj różne posypki oraz największą porcję z buffalo. I tutaj stoi obok nas jeszcze food truck z kurczakiem. Sakramensko dobre nasze zapiekanki góralskie polecamy z boczkiem i z serkiem osypka. Serdecznie zapraszamy.